Stop bandzie czworga. Pod takim hasłem odbyła się dziś konwencja wyborcza nowej prawicy Janusza Korwin-Mikke. Banda czworga to według niego PO, PiS, SLD i PSL. Partie, których program, jak mówił, pod płaszczykiem socjalnej pomocy służy wyłącznie okradaniu Polaków. Wierzymy w człowieka. My wierzymy w to, że każdy jest kowalem swojego losu. My wierzymy w to, że chcącemu nie dzieje się krzywda. Volenti non fit injuria. I nie życzymy sobie państwa opiekuńczego. Lider nowej prawicy chce także obniżenia i uproszczenia podatków, ograniczenia liczby ministerstw, uniezależnienia Polski od unijnej biurokracji, przywrócenia kary śmierci oraz by państwo nie ingerowało w wychowanie dzieci, choćby przez narzucanie szkolnych programów czy obowiązkowych szczepień. Jeżeli ktoś powie, że o moich dzieciach mam nie decydować ja, tylko minister, bo pan minister bardziej kocha moje dzieci, to ja oświadczam, że ten, co bardziej kocha moje dziecko ode mnie, nazywa się pedofil. Podczas konwencji Janusz Korwin-Mikke poparł kandydatów nowej prawicy do Sejmu. Między innymi otwierającego krakowską listę ugrupowania Stanisława Żółtka.